W lutym 1945 roku rozpoczęły się powroty ludzi do spalonej stolicy. I próba odbudowy nie tyle miasta, bo wtedy jeszcze nie miasta, ale własnego życia i własnej tożsamości tak naprawdę, a także próby odnalezienia tego, co w tym mieście ci ludzie pozostawili. Luty 1945. Wracamy do domu, całując pałe progi, dotykiem rozpoznając kamienie ścian. Wracamy do domu, ze śniegu wygrzebując pamiątki ledwo zasklepionych ran. Znakiem krzyża witamy duchy, białe twarze o pustych oczach. Przysiadamy jak czarne muchy na zniszczonych kamienic stopniach. Wracamy do miasta, przetrwało mimo ognia i ciężkich butów deptujących gruz. Wracamy do miasta, strząsając bagaże nagromadzonych w sercach wygnańców kurz. Zaczynamy układać na nowo szczątki domów i szczątki bliskich. W morzu ruin życia duchowość jest jedynie dziedziną myśli. Wracamy do życia, wyrwani z całunu, szukamy na niebie wciąż niezmiennych gwiazd. Wracamy do życia, rodzimy się co dzień, zbierając z popiołów utracony czas. Wciąż czekamy na duchy przeszłości, wypatrywać zostało nam mar, wykonywać czynności najprostsze, by odnaleźć siebie w mieście ran. A.